wszystkim, tu Sylwia z Poker Break. Ze mną jest Bartek. Bartek bierze udział w turnieju Poker Tour Warm Up. Bartek, jak ci idzie? Jak oceniasz poziom dzisiejszej gry graczy tutaj? Na razie jest stabilnie, poziom jest całkiem spoko. Myślę, że będzie dobrze. Zobaczymy, czas pokaże. A jak twój stół? Sympatyczni gracze? Tak, jest okej. Okay. Gra się dobrze, nie mogę tego ukryć. Jest fajnie. Tak. Po staku widzę, że radzisz sobie dobrze. Powiedz, jak dowiedziałeś się o tym turnieju? Czemu tutaj jesteś? No, trzeba sprawdzać swoje możliwości, prawda? Nie tylko w Polsce, ale też za granicą, wiadomo. Dowiedziałem się, wiadomo, przez stronkę Pokertura, przez Konrada, prawda? No i tak wyszło i przyjechałem. Jesteś zwycięzcą w ogóle takiej też satelitki, jak już wspomniałam. Tak, wygrałem satelitkę, więc tak głupio się trochę przyznać, ale... Nie było żadnego oszustwa. Nie, oszustwa nie było, no. Wszystko uczciwie. Bartku, powiedz, jak długo grasz pokera i skąd to zainteresowanie? Przy znajomych mnie ciągnęli. Ja gram całkiem niedługo, nie wiem, ze 2,5 roku może, więc moja kariera jest, że tak powiem, niezbyt długa, ale staram się cały czas poprawiać swoje umiejętności. Masz jakieś sukcesy? Jakieś tam sukcesy mam, ale myślę, że nie trzeba się tym chwalić, nie? Najlepsze są jeszcze przede mną. Skromny Bartek. Bartek, powiedz w takim razie jeszcze ostatnie może pytanie, jakaś akcja przy stole, którą zapamiętałeś? Stabilnie sobie zbieram małe pule jak na razie, więc jakichś super dużych akcji na razie nie było, więc... Okay. Jakieś... Jak się jakoś pokażę, to obiecuję, że się przypomnę. Tak. Trzymam cię za słowo w takim razie. Bartku, dziękuję ci za tą rozmowę. Wiem, że przerwy nie ma, wyciągnęłam cię w trakcie gry. Także wracaj, walcz dalej. Trzymam za ciebie kciuki. Dziękuję ci również, dzięki.